Hej kochani, witam Was w drugiej części Denka. Tutaj będzie troszkę więcej kolorówki, ale też będzie część pielęgnacji. Także przechodzimy, nie przedłużamy. Z Elbiotiki głęboko oczyszczające plastry na nos. Słuchajcie, to są jedyne plastry, które naprawdę fajnie mi oczyściły nos. Te wszystkie inne koreańskie niestety nie dawały rady, a te były całkiem przyjemne. Także polecam je. One są niedrogie, można je chyba dostać w Biedronce za grosze. Także naprawdę fajne plasterki. I tu są chyba 3 sztuki z tego, co dobrze pamiętam. Chyba tak, tak, 3 sztuki. I teraz tak, mam tu masę próbek. Bo przez ten długi czas mojej nieobecności naprawdę wykorzystałam ogromną ilość próbek. Także mniej więcej Wam pokażę, co tutaj było godne uwagi. Krem do twarzy na noc. Zwianka, ok, ale nie zrobił na mnie jakiegoś takiego, wiecie, super wrażenia. Natomiast Sylveco łagodzący krem pod oczy był bardzo fajny. Myślę, że sobie zakupię cały, bo naprawdę świetnie się sprawdził. On jest z chabrem, świetlikiem i brzozą białą. On kosztuje chyba 20 kilka złotych, jest właśnie z Sylveco ten krem łagodzący. Naprawdę jest fajny. Złota maska z Joël, fajna maseczka ze ślimakiem, nigdy właśnie tej maseczki nie miałam, bardzo ładnie nawilża. No i jedna z takich fajniejszych maseczek, to muszę przyznać, które do tej pory miałam, także była ok. Tutaj maseczki z czego? Z Holiki. Zaraz zobaczymy, ile ich jest. Raz, dwa. Słuchajcie, po Asian Boxie, znaczy nie, po pudełku, o którym nie mówimy, jego nazwy, w sensie, no... tak, z Holiki. Maseczka ogórkowa, ok. Jak te wszystkie maseczki, jakoś się szczególnie nie wyróżniała, ale była ok. Róża też była całkiem spoko. Później ta taka z granatem była ok. Co tu jeszcze mamy? Aha, słuchajcie, tego jest tyle, że naprawdę. Zmizona maseczka, te maseczki są bardzo fajne, zmizone, naprawdę warto je sobie wypróbować, bo ogólnie one są genialne. Z Miszy maseczka mango była całkiem fajna i bardzo ładnie pachniała mango. Tu był ten taki zabieg na stopy, co kiedyś był w Pretty Boxie chyba, on był taki sobie. Tu miałam bardzo fajną rzecz z Lamisty, mojej ukochanej marki. Były to takie płatki pielęgujące. Z tego co wiem, to one chyba za niedługo mają wejść do sklepu Skin79. Bardzo fajny płatek pielęgujący z jakimiś tam kwasami. Naprawdę ciekawa rzecz. Bardzo fajna. I tutaj było na nos 1, 2, 3 z Holiki, z tą Budytamą. Tu była akurat całkiem fajna rzecz, tylko wymagała dość trochę czasu, bo tu 2 razy po 15 minut, 1 raz po 10, ale naprawdę odniosła skutek, także całkiem fajny produkt, z tym, że on jest chyba dość drogi, z tego co pamiętam, bo kosztuje chyba powyżej 20 zł, czy jakoś tak, o ile dobrze pamiętam. Co tu jeszcze mamy? Professional, to była taka próbka, no niestety ten zachwalany produkt z Benefitu na mnie po prostu nie działa, czyli nie zwęża mi porów, nie wiem, może jakoś źle stosuję, ale myślę, że no tutaj stosowanie to za dużej filozofii w stosowaniu nie ma. Natomiast, no tak jak mówię, dla mnie to jest produkt, który no po prostu nie działa, także nie wiem, może jestem jakaś inna, dziwna, ale nie wiem. Krem, który ostatnio w próbce zwinęłam Agacie z kanału Pokój Agaty, to jest Madara. Total Renew, może nie będę tego czytała, krem po prostu na noc z jakimś tam biokompleksem właśnie z firmy Madara. Słuchajcie, 2 razy użyłam ten krem, bo ta próbka starczyła na 2 razy, słuchajcie, tak ją rozcięłam, że, bo chciałam do końca wszystko wiecie, wylizać nawet. Powiem Wam, że krem kosztuje 190 zł, ale myślę, że jest warty zakupu i myślę nad nim. No jest trochę drogi, ale... jest naprawdę wow. Już po drugim zastosowaniu widać różnicę. Ten krem jest po prostu wow, wow, wow. Gdyby nie moja Łamisa, to może się kiedyś na niego zdecyduję. Muszę sobie zostawić, żeby zapamiętać o nim. I teraz słuchajcie, bardzo dużo kolorówki. Bardzo dużo kolorówki. Kredka z Vivo, ta do brwi. Była bardzo fajna, ja ją poleciłam też Agacie. One nie są drogie, coś około 10 zł kosztują. Polecam, bo to są naprawdę fajne kredki, tylko kolor 2, nie, kolor 1, bo kolor 2 jest po prostu rudy, także polecam ten kolor.
Tutaj dankuję mój liner Electric Blue z Vivo. Ja go użyłam 2 razy, był bardzo ładny, ale ja nie lubię linerów z pędzelkiem i przekonałam się o tym jeszcze bardziej. Niestety wolę w pisaku, po prostu nie lubię. Nieporęczne to jest, źle mi się tym maluje, ale kolor ogólnie był bardzo ładny. Eyebrow Gel Mascara z Belle, który dostałam w spadku po Agacie. No niestety, słuchajcie mnie, ta szczota. Ja nie wiem naprawdę, kto wpadł na taki pomysł, żeby taki żel do brwi, może nie chodzi tutaj o szczotę, ale o to opakowanie, żeby to było tak wielkie, że ten produkt po prostu aż wylewa się i brudzi całe brwi, w ogóle nie. Coś z tym opakowaniem jest nie tak. Także nie. Nie dla mnie. Tego jest tak dużo, że naprawdę. Tutaj dękuję paletę korektorów z Catrice, która była średnia, nie podobała mi się za bardzo. Te korektury były strasznie suche, jakieś takie plastelinowate, taka ciężka plastelina. Po prostu nie. Nie polecam ogólnie tych korektorów. Dękuję moją ukochaną Miszę, która niestety mi się już skończyła, ale mam dla niej zastępstwo. O tym zastępstwie powiem w najbliższym moim haulu. Uwielbiam Miszę, świetny krem BB, polecam gorąco, szczególnie na lato. Jest dużo kolorów do wyboru, także ogólnie genialny krem BB. O, widzicie, też się znalazła pielęgnacja. I tutaj Snail Repair Eye Cream z Mizona, bardzo fajny krem pod oczy. Niestety czytałam bardzo dużo negatywnych opinii na jego temat, jest leciutki, dla mnie jest ok, no ale ma bardzo dużo negatywnych opinii, także... Ciężko mi jeszcze powiedzieć dokładnie, no u mnie sprawdził się dość dobrze, nie był jakiś super zachwycający, on jest dość drogi, bo kosztuje chyba też około 100 jakoś tak, no ale znam lepsze kremy, które są tańsze, także taki średniak. Mój ukochany puder z Sephory, jest to ten Micro Smooth, który jest porównywany do MAC-a, uwielbiam go, ja tutaj cały zdękowałam numer 5 w kolorze Clear Light, który jest bardzo ciężki do zdobycia, ten kolor przynajmniej. Ja mam jeszcze 15, którą używam na lato, bo jest dość ciemna, natomiast na 150 000% powrócę do niego, bo jest po prostu przegenialny, jest to bardzo, bardzo kryjący puder, bardzo kryjący puder, także polecam, on kosztuje około 60 zł w Sephorze. Mój kochany stick pod oczy Panda Dream z Tony Moly, uwielbiam, wiem, że niektórzy go nie lubią, natomiast u mnie on się sprawdził przegenialnie, był chłodzący, był bardzo dobrze nawilżający, na pewno kiedyś do niego powrócę, na lato idealny, on kosztuje coś też około 50 zł, 60 zł, ogólnie ciekawy, fajny produkt. Widzicie, Nakomi olejek Marula, też tutaj się znalazła niektóra pielęgnacja, lekka konsystencja, mi go poleciła Agata do stosowania pod makijaż i naprawdę sprawdził się bardzo dobrze, jedynym minusem była tutaj data przydatności, która była bardzo krótka, bo tam kilka miesięcy tylko, ale naprawdę sprawdził się genialnie pod makijaż, bo nie jest to taki tłusty olej, tylko właśnie taki fajnie wchłaniający się olejek pod makijaż. I on był dość drogi, bo kosztował chyba coś około 40 zł, ale myślę, że naprawdę warty, szczególnie dla cer suchych, bo tak ładnie rozświetla. Mój ukochany olejek z L'Oreala, olejkowy rytuał do twarzy, uwielbiam, polecam, ja mam ten do skóry suchej, na pewno do niego powrócę na 100%, bo jest przegenialny też jako właśnie baza pod makijaż, no, po prostu sprawdzał się do wielu, wielu różnych innych rzeczy, także naprawdę gorąco polecam, bo jest świetny ten olejek. Mikser Skobo, ten taki biały, fajny produkt, zastępca tego NYXa. Nie, absolutnie nie zmienia jakości podkładu, nie wpływa na tą jakość, bardzo ładnie rozjaśnia wszelkie podkłady. Jest niedrogi, bo kosztuje też coś chyba 15 zł, jakoś tak, czy 20. Jest ogólnie ciężko dostępny, ale można go wyhaczyć, także polecam naprawdę, jeżeli ktoś ma same za ciemne podkłady, a chce sobie rozjaśnić, to jak najbardziej polecam. Catrice HD Liquid Coverage, zużyłam, bardzo fajny produkt, ja miałam w kolorze chyba 0,10. Myślę, że do niego chyba raczej nie wrócę, bo jakoś, no wiecie, był fajny, ale nie wywarł na mnie jakiegoś takiego super mega wrażenia, żebym do niego powracała, ale ogólnie nie był to zły produkt. Wiem, że ma bardzo dużo pozytywnych opinii, także jeżeli szukacie czegoś bardzo kryjącego i zarazem lekkiego, to polecam. One kosztują, może nie powiem Wam teraz, ale coś też około 30 zł, ile dobrze pamiętam, jakoś tak. Słuchajcie, tu jest tego jeszcze trochę, że naprawdę nie wiem, co, słuchajcie, wybrać.
Pomadka ochronna z Sylweko z peelingiem odżywcza uwielbiam. To już nie jest pierwsze moje opakowanie, tylko któreś tam z kolei. Na pewno będę jeszcze korzystać. W ogóle firma Sylweko ostatnio na mnie wywarła ogromne wrażenie. Uwielbiam ich kosmetyki, oczywiście nie wszystkie, ale część jest po prostu przegenialna, ma świetne składy. Bardzo dobrze peelinguje usta ta pomadka, ma świetny skład i polecam bardzo, bardzo. Tusz z Debory, który był dostępny w jakiejś gazecie, ale teraz nie pamiętam, chyba Glamour. Słuchajcie, nie. Sklejał, osypywał się, ogólnie nie. Nie. Mam tutaj jeszcze takie dwa produkty z Holiki. Black Snail, bardzo fajny, to był toner i emulsja, był jeszcze do tego krem, ale niestety opakowania już nie mam, bo wykorzystałam do czegoś innego. Ogólnie te miniaturki bardzo fajnie się sprawdziły. Moja skóra ogólnie uwielbia kosmetyki azjatyckie, dlatego też sprawdzają się one u mnie bardzo dobrze, bardzo ładnie nawilżają moją cerę. No widać, że cera jest promienna, że ona po prostu lubi te kosmetyki azjatyckie. To nie u każdego tak wygląda, natomiast u mnie akurat się to sprawdza, także akurat to się u mnie naprawdę przegenialnie sprawdziło. Superstar False Lash z L'Oreala. Ta maskara była taka sobie. Ona miała z jednej strony tę taką białą bazę, z drugiej tusz. Nie powrócę do tego drugi raz, bo jak na maskarę z L'Oreala była dość taka, powiedziałabym nawet niskośrednia. Także nie. Podkład z L'Oreala Too Much. Ja go tu już wykorzystałam do końca. Ten podkład był ok, ale z tego co pamiętam, on był taki trochę za suchy na moją twarz i podkreślał suche skórki, także uważam, że dla cer suchych no, nie za bardzo się sprawdzi. Ja do niego na pewno już nie powrócę. Dla mnie po prostu był to za suchy podkład. Natomiast fajnym podkładem był podkład z Astola Perfect Stay 24 plus Perfect Skin Primer. Jest to jeden z lepszych w ogóle podkładów drogeryjnych, jakie używałam. Ja miałam w kolorze 102 Golden Beige, ale to był patron za ciemny z tego co pamiętam. Ogólnie bardzo fajne podkłady, fajnie kryjące, nawilżające do cer suchych, się sprawdzą idealnie. I tu mam jeszcze, słuchajcie, kremy BB. Krem BB Skin 79 pomarańczowy, uwielbiam, jest to mój najlepszy krem ze Skina. Właśnie ten pomarańczowy, to jest akurat próbeczka, można je dostać za około 20 zł właśnie na stronie. Pomarańczowy jest genialny dla cer chyba tłustych, z tego co kojarzę, ale dla cer suchych też się sprawdza i ma chyba najładniejszy kolor z tych wszystkich kolorowych kremów BB ze Skina. I tutaj miałam z L'Oreal Water Drop BB, to był taki, powiem Wam, dziwny trochę podkład, znaczy krem BB, bo na twarzy jak się go rozsmarowało, to się wytwarzało takie krople wody i to było takie trochę, nie wiem, dziwne, dzikie, nie wiem, nie powróciłabym do tego nigdy. Natomiast dość fajnym kremem BB ze Skina, tylko ja nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, był ten Snail Nutrition BB Cream rozjaśniający. To było nawet dość ciekawe, powiem Wam szczerze, fajny krem BB, trochę ciemny był, ale bardzo ładnie rozświetlał suchą właśnie cerę i całkiem dobrze ta skóra wyglądała właśnie po tym kremie. Dajcie mi znać, czy on jeszcze w ogóle dostępny jest w Skinie, bo ja chyba go nie widziałam. I słuchajcie, już się zbliżamy do końca. Trzy ostatnie rzeczy. Odkryłam bardzo fajne lakiery do paznokci. Znaczy one są już od dawna, ale wiadomo, ja zawsze jestem do tyłu. Z L'Oreala, z serii Collection Exclusive by Eva, nie wiem. Ja miałam tutaj kolor... Jaki kolor? Boże, nawet nie powiem Wam jaki kolor. W każdym razie był to bardzo... tak, Eva's Delicate Rose. Boże, nie umiem się, słuchajcie, dzisiaj wypowiedzieć. Cichutko. Nie umiem się dzisiaj wypowiedzieć. Bardzo ładny kolor, bardzo, długie te lakiery, bardzo długo te lakiery się utrzymują na moich paznokciach. To jest właśnie ten kolorek. I na pewno sobie zakupię jeszcze inne. One nie są drogie, bo kosztują coś chyba około 6 czy 7 zł w kosmetyki z Ameryki. I ostatnie dwie rzeczy. Próbka kremu pod oczy Skillsa Super Multi Corrective Eye Opening Serum, czyli takie, bym powiedziała, nawet serum pod oczy, które absolutnie nie wywarło na mnie żadnego wrażenia. Nie było to absolutnie żadne wow, wręcz bym powiedziała nawet takie nisko przeciętne, także no Kills tutaj się nie podpisał. Wiem, że ten krem z awokado mają fajny, natomiast to niestety nie.
I ostatnia rzecz. Boże, nie pokażę Wam tego, bo to jest takie trochę tutaj rozwalone. BB Cleanser, czyli ze Skin 79, taka pianka do mycia twarzy. Powiem Wam, bardzo fajna pianka, bardzo ładnie doczyszcza twarz z wszelkiego właśnie makijażu. Cicho! Z wszelkiego makijażu. One nie są drogie, bo coś kosztują około 50 zł. Ale naprawdę fajny taki produkt oczyszczający. Także kochani, to wszystko. Przebrnęliśmy, słuchajcie, przez te ogromne gigantenka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się gorąco. Buziaczki.